Tomasz Kamel zwolniony z pytania na śniadanie, a to dopiero początek zmian. Rewolucja ogarnęła pytanie na śniadanie, a widzowie będą musieli pożegnać się nie tylko z Tomaszem Kamlem, ale także z kilkoma innymi. Lista zwolnionych z dnia na dzień rośnie, a z programem żegnają się również Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski i inni gospodarze. Kolejne zwolnienia z pytania na śniadanie ogłaszają zmiany całego składu. Po decyzji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego o pożegnaniu się z programem, dołączają do nich Tomasz Kamel i inni znani prowadzący. Pytanie na śniadanie postawiło na rewolucyjne zmiany, prezentując nowy skład prowadzących. Obejrzymy ich już niebawem, ale już teraz wiemy, że dotychczasowe gwiazdy nie będą już częścią śniadaniówki. Tomasz Kamel zwolniony z Pytania na śniadanie, a TVP stawia na nowe twarze. W ostatnim czasie stacja przeszła przeobrażenia po zmianie władzy, a teraz dotknęły one również gospodarzy popularnego programu śniadaniowego. Informacje o odejściu Katarzyny Cichopek i Maciej'a Kurzajewskiego już obiegły media, a teraz dołączają do nich kolejni, w tym Tomasz Kamel. Cała dotychczasowa ekipa pytania na śniadanie, obejmująca Katarzynę Cichopek, Maciej'a Kurzajewskiego, Tomasza Wolnego, Idę Nowakowską, Roberta Koszuckiego, Małgorzatę Obczowską, Tomasza Kammela, Izabel Zan, Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę, odchodzi z programu. Ostatnio produkcja programu ujawniła dwie nowe pary prowadzących: Klaudię Carlos i Roberta Elgendi oraz Joannę Górską i Roberta Stokingera. Jak poinformowała Kinga Dobrzyńska, szefowa pytania na śniadanie, docelowo będzie pięć par, które poprowadzą program w ciągu tygodnia, a jedna para będzie się rotować co pięć tygodni w sobotę i niedzielę. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić stabilną współpracę z wydawcami.